Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku przetestujemy kebaba. Jestem właśnie na stronie, w której są różne restauracje. Niemiecki kebab, nie wiem czy turecki, czy z innego kraju, ale na pewno jest dobry. O, tu jest Almama. No dobra, wchodzimy. Ewy nie ma jeszcze, bo jest w pracy, także ja zamówię. Poczekam na Ewę i będziemy razem testować. Döner in Flatbrot, czyli döner, czyli w bułce, tak? Na talerzu. Durum, aha, durum to jest taki, no ta rolka taka, nie wiem jak to się nazywa. Ja szukam big, czyli jumbo. To jest w tej bułce, aha, to możemy dla dzieciaków wziąć dwa. Normalny, po 7 euro kosztuje normalny kebab, słuchajcie. Fleisch, czyli mięso, kalb, jaki sosik, jaki oni tam sosik? Awokado, sose, nie, koktajl. Koktajlowy, a dla dzieciaków to najlepiej koktajlowy, słuchajcie, bo albo wcale i w domu sobie keczupikiem poleją, wiesz o co chodzi. 14 euro za dwa. Jumbo durum. Ale ja nie chcę durum, ja chcę jumbo. Przedem z tej strony, nie, proszę, nie. O, masakra, nie? Dobra, szukam jeszcze raz. Al coś tam, co to było? Al mama, jest, dobra. Jesteśmy w domu, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że to nagrywa. Co tu się dzieje? Nagrywa, aha, bo tu się wyłącza, słuchajcie. Po 3 minutach coś mam ustawione, że się wyłącza się monitorek. To jest oczywiście nowa kamera. Dobra, jesteśmy, jeszcze raz. Aha, ale te już mamy w koszyku, te dwa małe, także teraz wystarczy, że poszukamy tylko, słuchaj, jumbo. Ja chcę jumbo, bo ja potrzebuję jumbo albo po prostu dwa, wiesz o co chodzi? Może ta durum weźmiemy, ten okrągły taki. Jumbo, nie ma jumbo, słuchajcie, nie ma jumbo, także bierzemy, ja już wiem co będzie chciała Ewa. Weźmiemy zwykłe, po prostu normalne, normalnie tak jak dzieciakom. 4 döner im Fladenbrot, czyli w bułce, tak jakby w chlebie. To już jest 28 euro, słuchajcie. I fryteczki, bo dzisiaj rano jak przed pracą Ewa mówiła, że ma ochotę na frytki, to sprawia jej tą przyjemność. Ja mam zawsze problem na tych stronach niemieckich poszukać frytki, bo oni umieszczają to w takich dziwnych miejscach. Słuchajcie, napisz w komentarzu, czy też masz taki problem, nie? W sensie problem, że nie możesz znaleźć tych snacków, przekąsek, bo to jest gdzieś w przekąskach, gdzieś w bombane. Snack, jest, frytki. Bierzemy dwa razy frytki, bo to są dość duże porcje, 7 kolejne euro. Dobra, mamy 36,50, ziomeczki. I teraz tak, ja zamawiam, wy subskrybujecie ten kanał, łapka w górę, ja odzywam się do was, jak wszystko przyjedzie i Ewa będzie w domu. Także zostańcie ze mną. Żona przyszła z pracy. Masakrycznie rana wygląda. Zanim zaproponowałem jej kebaba, już zaczęła jeść frytki, także jestem uzależniona od frytek. Ogólnie to się nie nazywa kebab. Duna to się nazywa, bo kebab, prawdziwy kebab, to koledzy z pracy mówili, chłopcy, że to jest na talerzu. To jest w ogóle inne danie. To przynieś talerz, wyrzucę to na talerz, powiem, że kebab. No wiesz o co mi chodzi, nie? No ale wiem. Duna? Ale to nie jest w ogóle niemieckie słowo, nie? Chyba Dyna. To jest ich słowo jakieś tam, nie? Dyna. Nie wiem, kurwa, bułka in Fladenbrot. U nas to się nazywa bułka firmowa. Czyli też mogę na to powiedzieć bułka firmowa. No ale zobaczymy jak wygląda. Powiedzmy, że więcej, kebab, nie? Już widzę, że jest więcej kapusty niż... Większego masz. No, oczywiście. Ale lipa. O, tak wygląda. I też coś? Nie wiem. Ładnie bułka zgrillowana. Trochę też położyli. No może coś tam położyli ją na grilla. Mięsko, jakie mięsko jest? Ona jest nie na grillu, tylko jest kalb. Co to jest kalb? Jagnięcina. One jest grillowane przy takim... Stoją takie wielkie i taki piec grzewany stop. Bułki? A nie, ja mówiłam o bułkach, że ładnie jest tu zgrillowane, pewnie brudną patelnię. Patrz, widzisz, masz więcej. Jakby tak co... Ma więcej. Jakby tak co... Magda Gessler wpuści co drugiego kebaba. Tak wygląda. W Niemczech to by... Magda Gessler by pozamykała połowę lokali tutaj. Jest jakiś sos? Koktajlowy. W środku. W ogóle już zamawialiśmy z tej restauracji. Restauracji? No tak mówię, restauracji, nie? Baru. Ale... W sumie ją zapamiętałem, dlatego ją wybrałem. Testujemy teraz dla was. No co? Mięso jest, sosik jest i trzeba jeść, nie? Dla mnie jak trochę za dużo cebuli.
Sama cebula. I sos powinien też być troszeczkę... Do góry. Do góry, nie ma. Oni ładują sobie cebuli pełno, nie? No co można powiedzieć, no. Piesek jest z nami, oczywiście. Wyłączyła się. Piesek, no myślę, czemu gaśnie? No bo ustawiłem przed chwilą, znowu gaśnie ta kamera. Wiesz co? Ale czemu? Jest jakiś powód tego, że gaśnie? Bo jest ustawione na 5 minut. Albo na 3. No na 3. To ustaw na godzinę. Coś ustawiałem, ale coś mi się nie udało. Żyraf pokażę. Normalny kebab, ale jest naprawdę dobry. Słuchajcie, zanim Ewa przyszła, to już trochę chwilę leżał. Także on jest tak na wpół zimny, ale jest dobry. Ale po drugie, zamówione jedzenie zawsze będzie gorsze niż jak zjesz na miejscu. Na świeżo, ale tak jak chodzi o kebab, to oni bardziej mają w tym... Jedzą w tym naleśniku, w tej tortilli. Durum. No. To ja właśnie mówiłem przed tym, że nie chcę durum właśnie. Ale mogłem następnym razem możemy zrobić durum. Tam jest w ogóle takie wielkie. Co tak oblukałaś? Brudny jestem? Nie. No co? Śmierdzi? No, o czym ty mówisz teraz? Normalnie, siedzę cały dzień w domu i odpoczywam. Jak ma pachnieć? Byłeś w łóżce? Oczywiście. Był ktoś z tobą? Byłem ja. Dookoła, ładnie, się przeszła. Ile byłaś czasu? Pytasz cię mnie, no. To jest depresyjna, czyli znowu ci coś zrobili. Nie było mnie. To, no, bieda, co... Wiesz co, dobrze, że pies mówić nie umie. Ja już, ona nie musi mówić, ja rozumiem bez słów. A jak frytki ci smakują? Frytki są straszne. Frytki mają okropne. Naprawdę... ściapciałe. Co mnie obwąchujesz ciągle? Nie wiem, tak, nie wiem, czy jakoś co żeś zrobił? Leżałem, nic nie robiłem. A wiesz, to wiesz, co tu wali? Śmierdzi? To kurwa lenistwo wychodzi. Normalnie się sączy od godziny 12 w pracy. Jutro idę do pracy, także wiesz. Prawda, nie. Nie wiadomo o co chodzi. No jak nie wiadomo o co chodzi? Testujemy kebaba. Aha. Nie podoba ci się, że testujemy kebaba? Podoba mi się, ale... Normalne testowanie kebaba. Po prostu jemy sobie kebaba, a wy oglądacie. Bo nie rozumiem, o co ci chodzi teraz. I dopiero zaczyna mi się sos. Mam twarz brudną. Od połowy dopiero, nie? Chcesz chusteczkę? Jest czerwona cebulka. Mogli dać trochę więcej pietruszki. Pietruszki? No pokrojonej. Przecież oni nie dają w ogóle pietruszki. Jak nie jest pietruszka, co ty? Zobacz, ta zielona to jest pietruszka. Ty myślisz, że co? No to trochę wystarczy. Na ile może być pietruszki? Jak w pracy? Lipa. Bardzo. Ale mięso mają dobre, bardzo dobrze przyprawione. Słuchajcie, nie mam porównania w Polsce z kebabami, bo ostatni raz w Polsce jadłem 11 lat temu, także... Co ty mówisz? Kiedy kebaba jadłaś w Polsce, kobieto? Byłeś ostatnio w Polsce? Na pewno z bratem, żeś jadł. Nie. A co jedliście? Nic. Aha, no to jedliśmy w restauracji normalnie. Aha. Lecicie z buzi. Mnie jeszcze nic nie zapnęło, a ty rejci ci z lapy? No, większy rej. No to ty, po pierwsze nie mam ryja. Ja mam ryj, powiedziałem. No, to... no to tym bardziej nie powinno ci lecieć. Weź, jedz spokojnie, a nie wiem, to jakieś akcje. Ile to masz lat? 17. Dobrze, że mi nie chcesz spróbować mojego. Po co? Ty będziesz chciał zaraz mojego. No już wystarczy. Słuchajcie, on nie wygląda wcale tak taki mały, taki duży, ale zjesz połowę i w miarę jesteś najedzona już, nie? No na pewno. Na raz nie ma opcji. Tylko, że ja o 18 jadłem, nie? No właśnie. W dzieciakach, bo oni nie zjedli. Aha. Obiadu, także jadłem. No i 3 godziny w sumie, no to taki jestem w połowie głodny, no ale ci powiem co, miała pierdoła. Dobra. Ziomeczki, pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał. Łapka w górę. Napiszcie w komentarzu, co byście chcieli, żebyśmy spróbowali dla was. Co się śmiejesz? Dla was spróbowali. Dla nich. Tak? Ja na przykład nie mogłabym zjeść kebaba z drobiowego. A ja bardzo chętnie. To czemu sobie lubię? Tak? Nie, ale wolę ten. Ogólnie wolę ten. Chociaż nie wiadomo, czy to ma coś wspólnego. To jest napisane, nie? Wiesz co, jaki ja błąd popełniłem? Bo... ja zawsze sobie biorę trochę ostry i nie wziąłem sobie tego ostrego. I dlatego tak mi smakuje trochę mniej to, wiesz? Bo jednak ten jest mulący ten sos, nie? Koktajlowy. Nie, ja nie mam za ostry. Palijapa. O koktajlowym mówię. Palijapa od koktajlowego? Od ostrego. Aha, no. Dlatego...
Albo lepiej mieć swój w domu i sobie ten, a nie mamy akurat, nie? Jest. Jest fajnie przypieczone, o, mięsko. Ładnie przypieczone mięsko. Ula, ci wszędzie leci, nie? Masakra, nie? Złościło cię to? No lekko zdenerwowało. Co tak patrzysz? Jesteś taka piękna dzisiaj. Wyglądam tragicznie, jestem po pracy. Ciężkiej fizycznej pracy. Dlatego jesteś piękna. Pracowałaś ciężko, a pomimo to wyglądasz tak cudownie. Taka piękna, jak roztopniały śnieg na czarnej ziemi. Czy to bez sensu, za bezsensowne, ale tak. Także jak widzicie, to nie jest jakiś wystrzałowy odcinek, ale chcieliśmy wam pokazać, co czasem jadamy. O! I na samym końcu pełno sosu. Za dużo jest teraz. Na samym końcu pełno sosu, a na początku nic. Ale smak jest dobry, nie? Mieją robić jednak tutaj. Ale cena też jest dobra, bo 7 euro, 7 euro kosztuje jeden taki dyna. Dwa lata temu 5. No, a jak tu przyjechałem... To za darmo zdawali. To nawet za 2,50 można było kupić. To w Niemczech to za darmo dawali. Nie no, za darmo to nie. Później coraz drożej. Inflacja. Chuja tam inflacja. Przyszedł ten pierdolony gnój, pozamykali wszystko i zrobili 100% drożej. No tak. No tak, bo to był ten czas. Fryzjera też wszystkiego drożej zrobili, bo... Bo niby stratni wszyscy są, nie? No bo tak, bo oni mieli wszystko pozamykane przecież, ale jedzenie, tak jak pizza, kebab cały czas funkcjonowało, Ewa, na dowóz. Tak? Na dowóz? No oczywiście, że tak. Normalnie. Non stop, to nikt się nie zamykał. Jeszcze więcej zamawiali. Przegadaliśmy w pracy, że najlepszy biznes. W tym czasie tego, nie? No. Co się działo, no? Maksia może coś powiedzieć, nie? No właśnie nie! Dobry kepsik, nie? Taki byłeś najedzony. Taki najedzony. Już patrzysz na mojego, myślisz, że nie widzę? Nie wiem, no. Jak oceniamy tego kebaba? Od 1 do 10. Każdy może powiedzieć swoje, czy muszę... No mów. 4. Aż tak mało? Ze względu na to, że sos tonie, to wszystko tonie w sosie. Ja na początku... Ja właśnie lubię tak, ja daję 6 na przykład. Smaku dobre. Za dużo cebuli. No dużo jest minusów. No to właśnie. To mięso dobre w smaku. Ale no bez przesady szału nie ma. Uważam, że są lepsze. No oczywiście, że są. Jedliśmy już lepsze w takiej podłużnej bułce, pamiętasz? No mówię, z tego durum. Nie durum. Taka sama bułka, ale podłużna. Jumbo. Był lepszy. Tylko, że jak świeże jest, to też jest lepsze. No, może. No. Subskrybujcie ten kanał, łapka w górę. Dzięki, że jesteście z nami. Ja daję 6. Ja daję 4. 4 mówię? Tak. Mówiłaś 4. Mówię. Widzimy się w następnym... No dobra, 5. Widzimy się w następnym odcinku. Masz jeszcze do powiedzenia na koniec? Mam do powiedzenia, że macie się trzymać zdrowo. I nie jeść kebabów. Kebab. Jabłko. Czy tam durumów. Jabłka, gruszki i pietruszki. Raz w tygodniu. Raz na miesiąc. Można sobie pozwolić. No ja jestem w założeniu, że raz w tygodniu. No nie, za często. Za często? Lepiej coś innego.